Strzelać! Czekajcie, jestem... Zaraz. Nie strzelać! To wiedźmin! Rozkaz cesarza! Nie strzelać! Skryt... Wiedźmin. Co za przemiła niespodzianka. Dziękuję za ciepłe powitanie, Wasza Wysokość. Byłoby inne, gdybyś przyprowadził moją córkę. Gdzie ona jest? Blisko. Blisko, Biały Wilku, to ty jesteś dekapitacji. Jesteś bezczelny, bo sądzisz, że nie zrobię ci teraz krzywdy. I masz rację. Tyle, że to się zmieni. Nie zawsze będziesz potrzebny i nietykalny. Ale dość o tym. Nie uprzedzajmy wydarzeń. Czego chcesz? Fringilli Vigo. Podobno obiecałeś Yennefer, że ją uwolnisz. Wiem, że jesteś teraz bardzo zajętym człowiekiem. Więc mam tu list, który powinien odświeżyć ci pamięć w kwestii loży. Nawet uprzejme prośby Yennefer brzmią jak groźba. Zawsze mi się to w niej podobało. Dobrze. Niech będzie. Naprawdę jesteś gotów im wybaczyć? Amnestia za pomoc? Dotrzymam umowy, którą zawarłem z Yennefer. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Nie muszę. Pora już na mnie. Pierwszy raz się zgadzamy. Straż, przyprowadzić Fringilla Vigo. Możecie jej zdjąć obrączki z Dwimerytu. Z tego, co słyszałem, nie muszę was sobie przedstawiać. Żegnam. Fringilla, długo się nie widzieliśmy.
Reszta czarodziejek jest w Ginwel, przy Artskellig. Możemy wziąć łódź i... Żygam już łodziami. A ja teleportami, ale niech ci będzie. Chodźmy.
prostu świetnie. Spójrz na to. Chodźmy. I co teraz? Planujesz wyhodować sobie nowe oczy jak Vilgefortz? Kiedy go zabijałem, proces nie był zakończony. I wyglądało to mocno makabrycznie, ale... Jak rozumiem, skojarzenie z tym zwyrodnialcem było czysto przypadkowe? Oczywiście. Słyszałem też o pewnym ślepym krasnoludzkim bogaczu z Mahakamu, który kazał sobie wprawić w oczodoły dwa wielkie rubiny. Dalej nic nie widział, ale ponoć prezentował się bardzo gustownie. Słyszysz to? Mhm. Chyba nie będziesz teraz grzebał w tej padlinie. Mamy tu coś do zrobienia. Tylko jak teraz dostaniemy się na górę? Po schodach. Zaraz je naprawię. Gotowe. Chodźmy. Zauważyłam, że to całe napięcie między tobą, Yennefer i Triss bardzo źle wpływa na Cyrillę. Wy chyba naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jak to wygląda. Triss udaje starszą siostrzyczkę Ciri, ale tylko patrzy, jakby ci wskoczyć do łóżka. Ty i Yennefer bawicie się w rodziców. Tak, więc jeśli chciałabyś się wcisnąć na piątego, to ewidentnie nie ma już miejsca.
spójrz na to. No i co teraz? Wygląda na to, że wszystko będę musiała robić za ciebie. Widzisz tego strażnika, który wygląda, jakby czekał na zapłatę? Nie mam drobnych. Chodzi o krew, okup z krwi. Ten strażnik to Fialan, postać z elfiej legendy. Czy ty nic nie czytasz? Zapraszam. Yennefer musi mieć naprawdę duży wpływ na cesarza, skoro zgodził się zapewnić bezpieczeństwo loży. Co o tym myślisz? Co myślę? Chcesz mnie tak po prostu pociągnąć za język bez żadnego Geralt, zmęczyłam się, usiądźmy i porozmawiajmy? Aż tak ci zależy na grze wstępnej? Nie uśmiecha ci się współpraca z cesarzem. Wręcz przeciwnie. Dotąd największym błędem loży było stawianie na słabych władców. Imponuje ci, że Emhyr trzyma swoich czarodziejów tak krótko? Yennefer ma rację, trzymając cię z dala od polityki. Nie zorientowałbyś się, skąd wieje wiatr, nawet gdybyś obsikał sobie spodnie. Powinnaś porozmawiać z Yennefer. Widzę, że ciągle są między wami jakieś nierozwiązane sprawy. Yennefer zawsze chodziła własnymi drogami. To naprawdę wzruszające, że teraz postanowiła zadbać o sprawy loży. Jeśli jej nie ufasz, zawsze możesz odejść po pokonaniu Dzikiego Gonu i poprosić o azyl w Redanii. Albo wsadzić głowę do paszczy Zoigla. Dzięki, ale mam inne plany. Umowa z Emhyrem to wasza sprawa. Nie mnie powinnaś ściągnąć za język. Czyli nic ci nie powiedziała? A co z jej osobistymi planami? Czyżby chciała w swoim czasie zostać doradczynią młodej, obiecującej cesarzowej? Trzymaj się z daleka od Ciri. Ona jest dorosła, Geralt. Ciągle zapominasz, że potrafi już sama decydować o sobie. To co? Idziemy? Nie uważasz, że powinieneś się przestać wreszcie wtrącać do życia Ciri? Nie. Przecież wiesz, że nie możesz nas wszystkich odgonić od niej mieczem jak watachy wilków. Mogę i zrobię to, jeśli będzie trzeba. Poczekaj, coś tu jest. Czujesz? Nie, mój medalion... Nie rozśmieszaj mnie tym swoim wisiorkiem. Dostroić się do elfiej magii jest odrobinę trudniej niż wyczuć śmierdzącego biesa. Patrz! Archan Lumar! No i co? To znaczy, że kamień słoneczny jest gdzieś tutaj, więc nie stój jak kołek, tylko spróbuj poprzestawiać te zwierciadła.
No wreszcie. Daj mi go i zabierajmy się stąd. Nie tak szybko. Musimy coś ustalić. Niech zgadnę, musisz lecieć. Zaraz mi powiesz, że z jakiegoś powodu kamień słoneczny jest ci o wiele bardziej potrzebny niż nam. Zamienisz się w sowę i... Nie wiem, skąd ci to przyszło do głowy. Bezpieczeństwo Ciri jest teraz dla mnie najważniejsze. Chciałam porozmawiać z tobą o przyszłości. Mojej przyszłości. Na pewno spodoba ci się w Nilfgaardzie. Polecam górzyste okolice Nazairu. No patrz, a Yennefer mówi, że nie masz poczucia humoru. Ale teraz słuchaj uważnie. Kiedy tylko pokonamy Gon i Ciri będzie bezpieczna, oszałamiająca kariera Yennefer na cesarskim dworze się skończy. Z mojej perspektywy świetnie się składa, bo nie interesuje mnie odrodzenie Loży, jeśli nie będę miała decydującego głosu. I mówisz mi to wszystko, bo... Jak cię znam, to kiedy pokonamy Dziki Gon, wymkniesz się z Ciri tylnymi drzwiami, żeby przepaść gdzieś w głuszy, prawda? Bardzo to romantyczne. Ale może zamiast niszczyć dziewczynie życie, lepiej weź ze sobą Yennefer i zniknij. Chcesz zająć miejsce Yennefer przy Emhyrze? Przy Ciri. Chyba rozumiesz, że to się stanie tak czy inaczej. I naprawdę wolałabym, żeby Yennefer była już wtedy daleko. Trzymanie jej w cesarskich lochach byłoby kosztowne i sprawiałoby złe wrażenie. Masz dla mnie jeszcze jakieś wskazówki? Czy możemy już wracać? Możesz już iść. Wiem, że masz jeszcze coś do załatwienia. Ale wracaj sobie z powrotem.
medalion drży to miejsce mocy. Tak, Geralt? Kiedy już użyjemy kamienia słonecznego, skąd wiesz, że Eredin się nie zorientuje? Nie pomyśli chyba, że to elfy z białych okrętów nagle się za nim stęskniły. Możemy zmienić sygnał emitowany przez kamień słoneczny, także Eredin nie rozpozna jego pochodzenia. To nie jedyny artefakt o takiej mocy. Są inne? Świetnie. Tylko po co w takim razie musiałem biegać tam i z powrotem po całym Skellige? Kamień słoneczny był najłatwiejszy do znalezienia. Wierz mi. Byliśmy w twoim laboratorium. Mam nadzieję, że nie narobiliście tam bałaganu. Nie wspomniałeś, że to dzięki tobie elfy NL tak dobrze znają możliwości Ciri. Nie wspominałem o wielu rzeczach, które w tej chwili nie mają już znaczenia. To, że manipulowałeś genem starszej krwi, jest bez znaczenia? Prowadziłem te badania, żeby chronić Ciri i wszystkich, w których żyłach płynie krew Laredoren. Spotkaliśmy kogoś w twoim laboratorium. Tak? Tak. Elfkę, która twierdziła, że nienawidzisz Ciri. Jak to się ma do ochronienia jej za wszelką cenę? Nijak. Chyba nie oczekujesz, że będę teraz zwierzać ci się z moich uczuć. Kiedy spotkałeś Ciri po raz pierwszy, uwięziłeś ją. Teraz ją chronisz.
walcząc przeciw swoim. Niezła wolta. Po pierwsze, nie uwięziłem jej. Sama mnie znalazła. Takie było jej przeznaczenie. Pewnie. Przejdźmy lepiej do po drugie. Czemu jej pomagasz? Bo jest niebezpieczna. Śmiertelnie niebezpieczna. Ty widzisz w niej człowieka, uczennicę, może nawet córkę. Ja widzę starszą krew. Siłę, która może zniszczyć świat, którą za wszelką cenę trzeba trzymać z dala od pijanego władzą Eredina. Działamy z różnych pobudek, przyznaję. Mimo to mamy wspólny cel, więc dobrze by było, gdybyś mi zaufał, albo chociaż spróbował. Powiedz coś więcej o tym Karentirze. Dobrze go znasz? Czy go znam? Ja go wyhodowałem. Chyba wychowałeś. Nie, Geralt. Zacząłem go kształtować na długo przed tym, zanim się urodził. Całe wieki kojarzyłem w pary elfy, które przejawiały szczególne zdolności, które potrafiły manipulować czasem i przestrzenią. Efektem tych starań jest właśnie Karantir. Złote dziecko. Złote dziecko, które wyrosło na zbrodniarza. Uroczy ten wasz świat. Można się zakochać. Powiedz mi, jak wy to robicie? Gracie tu sobie na flecikach, malujecie landszafty z jednorożcem na rykowisku, stawiacie wieżyczki rzeźbione w różne esy floresy? A potem nas mordujecie? Bez mrugnięcia okiem? Bez wyrzutów sumienia? Jak? A czy ludzie mają wyrzuty sumienia, gdy zabijają elfy Ensid, krasnoludy, driady? Jesteśmy tacy sami, bo równie gorąco wierzymy, że inni są gorsi od nas. Wygląda na to, że Ciri już wkrótce nie będzie potrzebowała twojej pomocy. Ani twojej. Zgadza się. Będzie mogła robić, co zechce. I ja ją w tym wesprę. A ty? Jesteś gotów dać jej wreszcie żyć własnym życiem? Do niczego jej nie zmuszę, jeśli o to pytasz. Co z Margaritą? Udało mi się przyspieszyć proces regeneracji tkanek. Czuję się już dużo lepiej. Właściwie to im szybciej ściągniemy tu Eredina, tym lepiej, bo te twoje czarodziejki niedługo zaczną ze sobą walczyć. Znaleźliśmy kamień słoneczny. Dar Gelbana dla Dilian z Białych Okrętów. Według legendy nigdy go nie użyła, a Gelban umarł z żalu. My nie każemy Eredinowi czekać tak długo. Wygląda na to, że możemy wyruszać. Z tej drogi nie będzie już odwrotu. Jestem gotowy do drogi. Możemy płynąć na Undvik. W takim razie ruszajmy. Zajmiecie pozycję na klifach. Tu, tu i... Dziękuję bardzo. Wiemy, jak ustawić się w kręgu. Nawet te z nas, które chwilowo nie mają oczu. Po prostu chcę uniknąć... O, Geralt, czekaliśmy na ciebie. Miło z waszej strony. Miałeś wyjaśnić swój plan. Jest prosty, co nie znaczy, że prosty do wykonania. Aktywuje kamień słoneczny. Jeśli Karantir odpowie na wezwanie, po chwili Naglfar pojawi się w zatoce. Loża powstrzyma statek przed powrotem do ich świata, a cesarska flota zablokuje ucieczkę drogą morską. Potem siódmy pułk piechoty Imlach dokona abordażu. Pod komendą księcia Var-Atre i z twoją pomocą. A ty co będziesz robił? Czekał w odwodzie. Jeśli coś pójdzie nie tak, zareaguje. Jak generał rozkazujący oddziałom ze wzgórza. Będziesz dawał sygnały rogiem, czy przez posłańców? Wyborna ironia, ale czym sobie na nią zasłużyłem? Czy daję ci powody, żebyś wątpił w moje intencje? Szanowni państwo, mniej gadania, więcej robienia. Dziewczyny, idziemy na klify. Powodzenia. Twój plan nie uwzględnia jednego istotnego elementu. Co z Ciri?
zaczeka w bezpiecznej odległości od Naglfaru. Zgaduję, że to nie był twój pomysł. Nie. Mój pomysł był taki, żeby płynąć z tobą. Ale nie zgodziłem się. To zbyt duże ryzyko. Cóż, trudno odmówić ci racji. No proszę. Myślałam, że chociaż ty potraktujesz mnie poważnie. Traktuję cię bardzo poważnie, wiesz o tym. Nie dasz rady pokonać Eredina. Cholera, nie wiem, czy ja dam radę, więc trzymaj się od niego z daleka. Zirael, przysięgasz, że zostaniesz na brzegu? A mam jakiś wybór? Dokąd idziesz? Na spacer. Tego też mi nie wolno, bo jeszcze sobie nogę złamię. No tak, starsza krew potrafi być gorąca. Nie wyglądała na przekonaną. Nie, ale przecież nie mogę jej związać i stąd teleportować. Na twoim miejscu zdecydowanie bym tego nie robił. Czas goni. Jeśli chcesz coś załatwić, naważyć tych swoich specyfików, zrób to teraz. Potem nie będzie kiedy. Będę czekać przy łodziach razem z żołnierzami. Jen? Co ty tu robisz? Czekam na ciebie. Coś się stało? Jeszcze nie. Ale niebawem może się stać. Możemy nie wyjść z tego celi. Cóż, czeka nas starcie z Eredinem. I całą siłą dzikiego gonu. Może być jak pod Soden. Albo gorzej. Nic nie może być gorsze niż Soden. Posłuchaj. Jak już będzie po wszystkim, jeśli przeżyjemy, chcę stąd wyjechać, jak najdalej. I chcę, żebyś pojechał ze mną. Dokąd? Gdziekolwiek. Do Powis, albo za Góry Smocze. Może być nawet z Erikania. Jak najdalej od polityki, intryg i tak zwanego Wielkiego Świata. Ty z dala od intryg i polityki? Przecież to twój żywioł. Całe twoje życie. Czas rozpocząć nowe. Uwierzę, jak zobaczę. Nawet teraz tkwisz w tym po uszy. Po to, żeby wszystko poukładać i móc się wycofać w możliwie najkorzystniejszy sposób. I co potem? Mały domek na odludziu? I sadzenie kwiatów? Czemu nie? Jeśli właśnie o tym marzysz. Pojedziemy razem, gdzie będziemy chcieli. Będziemy robić wszystko, na co najdzie nas ochota. To jak? Jedziesz ze mną? No nie wiem, Jen. To brzmi zbyt pięknie, żeby było prawdziwe. Zawsze możesz wrócić, jeśli po miesiącu okaże się, że nie możemy na siebie patrzeć. Dobrze, spróbujmy. To mi wystarczy. Idź już, Geralt. Avalach czeka. Nie daj się zabić. Ponoć kobiety z północy myją się raz na kwadrą, prawda to? Loir en Ardfen! Loir en Ardfen! Sonder Orden, Rions Valate! Avenherzer i Stejt Valate! Aha. Na przeszpiegi czy w interesach? Chcę, żebyś coś dla mnie wykonał.
Bywaj. Tak? Jak, Geralt? Gotów? Dorwijmy suki synów. Z przyjemnością, Geralt. Z przyjemnością. Serce należy do ciebie? A co to ma być za zaklęcie? To list miłosny. Bardzo stary. Tak jak mówiłem, ten kamień miał połączyć kochanków. Nie sądziłam, że powiem coś takiego pod adresem Erdina. En verelit cyrrenait! Ader eich bleiden eichme. Elfia błyskotka zadziałała. Nadciągają. Galewundet! Musimy uciekać. Teraz. Nie tym razem. Nie, Zirael. Nie jesteś gotowa. Nie kontrolujesz swojej mocy. Dam sobie radę. Ciri! Zejdź mi z drogi. Ciri! Ten lód. To zaklęcie. Musisz zniszczyć kostur czarodzieja, który je rzucił. Nie skończy się na kosturze.